Cześć, moi drodzy, witam Was serdecznie na portalu Widotesty.pl. Dzisiaj, choć jest sobota, zapraszam Was na recenzję. Będzie bardzo ciekawa, bo i urządzenie bardzo ciekawe. Powiem Wam szczerze, że jeżeli chodzi o Fritz Dekt 200, ponieważ to jest bohater dzisiejszej recenzji, dzisiejszego testu również, ciężko będzie mi się z nim rozstać, ponieważ to inteligentne gniazdko jest urządzeniem bardzo przydatnym, które spełnia nie tylko funkcję inteligentnego gniazdka w takim rozumieniu, że możemy urządzeniem podłączonym do samego gniazdka sterować również kiedy jesteśmy poza domem, ale również dlatego, że to urządzenie także spełnia rolę watomierza. O tym za chwilę, a teraz przyjrzyjmy się samemu Dektowi. To jest bohater dzisiejszego odcinka, dzisiejszej recenzji gniazdko. Gniazdko elektryczne, ale inteligentne. Jeżeli chodzi o budowę, wykonanie, samo urządzenie jest stosunkowo nieduże, waży coś ponad 130 gram, także stosunkowo lekkie, przystosowane oczywiście do połączenia do gniazdek z bolcem. Mamy również, jeżeli chodzi o uziemienie, odpowiednie elementy w samym gnieździe, natomiast nie w postaci bolca, ale właśnie w postaci takich elementów, tutaj sprężynek. Co jeszcze? Jeżeli chodzi o budowę, ona jest również wentylowana, pozwala na wentylację wnętrz. Natomiast tych otworów wentylacyjnych za dużo tutaj nie ma, one są od góry, od dołu, wystarczają, ponieważ samo urządzenie, sam Fritz Dekt 200 się po prostu nie grzeje. Na obudowie, poza logo producenta Fritz Dekt, mamy również dwa przyciski, które spełniają również funkcję diody, co za chwilę zobaczymy. Jeden to jest włącznik-wyłącznik ręczny gniazdka. Urządzenia podłączone do gniazdka możemy włączyć-wyłączyć tym jednym przyciskiem oraz przycisk Dekt, który służy nam do parowania. To urządzenie łączy się z urządzeniami firmy Fritz właśnie dzięki centralce Dekt. I tutaj do testu zostanie wykorzystany router FritzBox 7272, którego recenzję już widzieliście na naszym portalu. Co do dokładności tego urządzenia, ponieważ tutaj mówiłem również o poborze mocy, że takie urządzenie pozwala nam również właśnie na sprawdzenie, ile mocy pobierają nasze urządzenia podłączone do tego gniazdka. Tutaj według informacji producenta przy pomiarze powyżej 5 W, czyli z tym, którym w zasadzie będziemy się spotkali najczęściej, ta dokładność wynosi plus minus 2%, co oznacza nie mniej, nie więcej, że jeżeli mamy urządzenie, które pobiera nam z gniazda nominalnie 100 W, to samo urządzenie może wskazać nam ten pobór w granicach od 98 do 102 W i ten pomiar będzie jak najbardziej poprawny, będzie się mieścił tutaj w tym właśnie zakresie dokładności pomiarowej urządzenia. Tutaj mamy również informację o maksymalnym obciążeniu dopuszczalnym urządzenia. To jest 2300 W i 10 A, czyli możemy podpiąć stosunkowo dużo urządzeń pod tak naprawdę jedno gniazdo. No 2300 W już jest naprawdę dużo. Co się dzieje po przekroczeniu tej wartości? Urządzenie automatycznie odepnie dopływ prądu tak, aby nie ulec uszkodzeniu. W zasadzie jest to urządzenie bezobsługowe. Bezobsługowe, jeżeli chodzi o tak naprawdę korzystanie z niego fizyczne oraz parowanie. To jest bardzo proste i od tego zaczniemy, bo to jest pierwsza czynność, którą również Wy zrobicie po zakupie tego urządzenia. Podłączamy nasze inteligentne gniazdko do gniazda gdzieś w pobliżu routera. Następnie na routerze, w tym przypadku jest to router FritzBox 7272, podłączony już tutaj do komputera, on sobie blisko stoi. Przytrzymujemy przycisk Dekt i jeżeli dioda sygnalizująca parowanie zacznie mrugać, urządzenie również zostanie sparowane. Nie musimy wduszać przycisku Dekt. Teraz widzicie, obydwa przyciski są podświetlone. Co to oznacza? Świecenie się ciągłe przycisku Dekt oznacza, że to urządzenie jest połączone, jest sparowane z jakimś urządzeniem, które to inteligentne gniazdko obsługuje. W moim przypadku będzie to właśnie router FritzBox 7272. Z kolei podświetlanie diody tuż przy napisach on-off sygnalizuje nam to, że gniazdko jest gotowe do użycia i włączone. Jeżeli sobie diodę wciśniemy, gniazdko zostaje wyłączone, a wszystkie urządzenia, które byłyby tutaj podłączone, będą miały odcięte zasilanie.
Teraz będzie troszeczkę zabawy, zwłaszcza jeżeli właśnie chodzi tutaj o komputer, dlatego też nie bez przyczyny widzicie ekran i przeglądarkę internetową. Natomiast zacznę od czegoś innego, a mianowicie sprawdzimy sobie, jak fizycznie gniazdko FreeDeck 200 działa. Podłączam jakiekolwiek urządzenie, ja tutaj dałem lampkę biurkową, żebyście widzieli, jak urządzenie działa, mimo iż podłączone jest do prądu, lampka nie świeci, lampka sobie możemy włączać, przełączać, natomiast możemy gniazdko włączyć ręcznie i w tym momencie widzimy, lampka się zapala, mamy jak najbardziej dostarczony prąd do urządzenia. To jest na dobrą sprawę jedyna rzecz, którą możemy robić samym gniazdkiem, czy którą najczęściej z gniazdkiem robić będziemy. Wszystko dodatkowe odbywa się na komputerze. Ponieważ mamy do czynienia z gniazdkiem inteligentnym, jego sterowanie może odbywać się również, kiedy jesteśmy poza domem. Możemy wykorzystać do tego smartfon, przeglądarkę, a będąc na miejscu również urządzenia, telefony, zgodne oczywiście z centralką DECT. Łączymy się, logujemy się na router, wpisujemy sobie w przeglądarkę fritz.vox. Podajemy nasze hasło administratora i w przypadku routera FreeDeck 7272 przechodzimy kolejno do sieci domowej i wybieramy sobie Smart Home. Tutaj mamy widoczne urządzenie, które jest sparowane z naszym routerem. Widzimy informacje o samym urządzeniu oraz trybie, w jakim działa. Jest to tryb ręczny, co oznacza, że włączenie, wyłączenie gniazda odbywa się właśnie tylko i wyłącznie w tym momencie przyciskiem. Możemy sobie korzystać z urządzenia właśnie z menu routera. Ja Wam pokażę może od razu, o, trochę będziecie widzieli, na jakiej zasadzie to działa. Ręce mam tutaj, nie dotykam w ogóle włącznika, przełącznika, lampki. Włączam, wyłączam i z pewnym co prawda opóźnieniem. Natomiast lampka oczywiście zostaje wyłączona, włączona przez odcięcie dopływu prądu do niej. Jeżeli chcemy sobie skonfigurować na przykład harmonogram i ustawić, aby urządzenia podłączone do naszego inteligentnego gniazdka działały w określonych godzinach, mamy taką możliwość i to na kilka sposobów. Przede wszystkim możemy sobie ustawić harmonogram. Czy będzie on działał w dni robocze, codziennie, okazjonalnie, rytmicznie, jednorazowo, według trybu astronomicznego lub według kalendarza. I to jest na dobrą sprawę drugi tryb. Moim zdaniem on powinien być osobno wydzielony od timera aktywnego, ponieważ mamy tutaj możliwość korzystania i kontrolowania gniazda z poziomu kalendarza Google. Natomiast już tutaj mam informację, iż do kontroli FreeDeck 200 musimy utworzyć sobie nowe konto Google i tam będziemy wprowadzali wartości włącz lub wyłącz w tych konkretnych dniach i godzinach, kiedy chcemy, aby gniazdo było włączone bądź wyłączone. W przypadku wyboru harmonogramu, na przykład w dni robocze, zaznaczamy sobie na osi czasu te godziny, kiedy chcemy, aby nasze gniazdo było włączone, jeżeli jest to kolor niebieski, lub wyłączone, kolor biały. Aby odznaczyć, wystarczy w kolor kliknąć ponownie. Przechodzimy sobie z kolei teraz do funkcji troszeczkę bardziej watomierza, ponieważ mamy coś takiego również jak wskaźnik energii i tutaj mam informację zarówno w postaci wykresu, jak i również liczbowej o takich parametrach jak aktualny pobór mocy, minimalny pobór mocy oraz maksymalny pobór mocy podłączonych urządzeń, a także o samym poborze prądu, czyli o natężeniu prądu, jakie aktualnie przez to gniazdko przepływa. W tym momencie jest to, jak widzimy, 0,1 ampera, czyli 1,1 ampera. Czas odświeżenia możemy regulować sobie w okresie 10-minutowym lub godzinnym. Chodzi tutaj o skalę. Oczywiście, jeżeli tutaj sobie zrobimy okres godziny, to wygląda to zdecydowanie inaczej i mamy pogląd na szerszą sytuację, ale mniej dokładny, no coś za coś. Natomiast zakładka całkowite zużycie energii w kilowatogodzinach pozwala nam po tutaj skonfigurowaniu sobie w panelu taryfy na podliczenie kosztów, ile dane urządzenie nam do tej pory prądu zużyło. Do wyboru mam również kilka okresów rozliczeniowych, a także czy pokazujemy sobie zużycie watogodzin, czy przeliczamy to od razu sobie na walutę lub na zużycie CO2, czyli dwutlenku węgla.
Tutaj mam dodatkowe informacje związane właśnie z odliczeniami. Niestety nie ma tutaj wsparcia dla naszej polskiej złotówki. Bardziej interesuje nas w tym momencie aktualne zużycie prądu oraz aktualna moc. W tym momencie lampka jest włączona. Widzicie to, myślę, doskonale. Aktualny pobór mocy przez lampkę wynosi ciut ponad 90, ciut ponad 20 W. I te 20 W, 20,95 W, jak widzicie, utrzymuje się dosyć stabilnie. Również jeżeli chodzi właśnie o natężenie prądu, tutaj też nic się nie zmienia. Przy okazji sprawdzimy sobie jeszcze jedną rzecz. Obok mam przygotowany wattomierz. W tym momencie sobie lampkę wyłączę. Odłączę również nasze inteligentne gniazdko. Podłączę mój wattomierz, który używam do testów. I podłączę lampkę. Sprawdzimy, czy te wartości będą w jakimś przedziale tożsame, na ile tutaj mamy dokładne pomiary. I proszę, moi drodzy, w tym momencie pobór mocy, który wskazuje wattomierz, którego używam do testu, wynosi 20,6 W, także jest jak najbardziej ta wartość bardzo zbliżona do tego, co pokazywał i co mamy też zanotowane również tutaj właśnie przez FritzDetect 200. Urządzenia są obydwa jak najbardziej sprawne, a wskazania ich wartości mieszczą się w granicy błędu pomiarowego urządzenia. Jeżeli jesteście szczęśliwymi posiadaczami urządzenia z Androidem, to możecie pobrać na swój tablet, smartfon aplikację MyFritzApp. Ona jest dostępna oficjalnie w sklepie Google. Instalujecie ją na swoim tablecie i macie również możliwość kontroli tego, co dzieje się. Również dzieje się z bohaterem naszej dzisiejszej recenzji, czyli gniazdkiem FritzDetect 200. Z urządzeń mobilnych, smartfonów, tabletów. Niestety nie mogę Wam tego pokazać, ponieważ serwer MyFritz, jak widzicie, jest niedostępny i mimo, iż mamy połączenie z internetem, możemy normalnie sobie przyglądać stronę wideotesty, najnowsze publikacje, niestety, ale nie mogę się zalogować na swoje konto Fritz. Moi drodzy, jeżeli chodzi o to gniazdko i moją ocenę tego urządzenia, powiem Wam szczerze, że byłem bardzo pozytywnie zaskoczony tym urządzeniem i moim zdaniem jest to technologia, która będzie technologią przyszłości. Pewnie nie w takiej postaci, ponieważ FritzDetect 200 ma również swoje wady, natomiast możliwość sterowania urządzeniami, które są zasilane prądem elektrycznym z gniazdka, jest bardzo kusząca, tym bardziej, że mamy podgląd na to, co się aktualnie dzieje. Możemy sobie zdalnie urządzenia włączać, wyłączać, możemy to robić według harmonogramu, również jak widzieliśmy właśnie dzięki FritzDetect 200, na przykład korzystając, integrując usługę z kalendarzem Google, mamy również możliwość eliminacji nadmiernego zużycia prądu, ponieważ również FritzDetect 200 działa nam i jako amperomierz, i jako wattomierz. Także mamy tutaj na dobrą sprawę, można powiedzieć, trzy urządzenia w jednym za stosunkowo niewygórowaną cenę, jeżeli spojrzeć na to z tego punktu widzenia. Niestety nie jest to urządzenie bez wad. Przede wszystkim należy podkreślić, iż wymaga zgodnych urządzeń, czyli w tym przypadku routera obsługującego właśnie centralki DECT, z którym inteligentne gniazdko się łączy. Zasięg urządzenia ograniczony jest w pomieszczeniach do maksymalnie 40 metrów. Realnie, w zależności od tego, jakie przeszkody mamy po drodze, ten zasięg może wynosić 15-20 metrów maksymalnie, czyli na dobrą sprawę jeden router, w zależności gdzie jest umieszczony, może nam nie obsłużyć nawet całego mieszkania i nie wszędzie będziemy mogli z tych inteligentnych gniazdek skorzystać. Druga, taka moim zdaniem istotniejsza wada, to jest również w miarę tego urządzenia. No nie oszukujmy się, mimo iż tak na dobrą sprawę FritzDetect 200 nie jest urządzeniem dużym, nie jest również urządzeniem ciężkim, no to jeżeli mielibyśmy podpiętych do kilku urządzeń z jakiejś listwy kilka takich, robi nam się naprawdę ciasno, dlatego uważam, że technologia ta jest technologią przyszłości, natomiast wymaga pewnego dopracowania. Mamy również obsługę uziemienia, także nie ma problemu. Także urządzenia takie jak na przykład komputery, które wymagają tego uziemienia, możemy tutaj sobie bez problemu podłączyć. Natomiast jest to również urządzenie, które oczywiście posiada wiele plusów. Przede wszystkim zacznę od troszkę może i mniej istotnych, ale również mających znaczenie. To jest chociażby aktualizacja oprogramowania, darmowa zaznaczmy, która w przyszłości jest w stanie rozszerzyć nam również działanie tego urządzenia oraz możliwości jego wykorzystania.
Na duży plus należy zaliczyć tutaj właśnie samemu Fritzowi, tak na dobrą sprawę, pełne spolszczenie. Zarówno instrukcja obsługi instalacji tego urządzenia, jak i również oczywiście menu, które no, na dobrą sprawę jest przypisane co prawda do samego routera, są bardzo dobrze spolszczone i nie ma problemów również z obsługą tych urządzeń przez osoby, które nie znają na przykład języka angielskiego. Kolejnym dużym plusem to jest możliwość zdalnego dostępu również spoza naszej sieci domowej. Jesteśmy gdzieś w podróży, czy wjeżdżamy gdzieś w podróż, mamy na przykład do naszego gniazdka podpięty chociażby, dajmy na to jakiś grzejnik, tak? Wracamy sobie do domu, chcemy sobie nagrzać, żeby wejść do ciepłego mieszkania, bez problemu sobie po prostu uruchamiamy urządzenie, możemy do niego podpiąć cokolwiek chcemy, możemy na przykład sterować również światłem, wyjeżdżamy sobie na urlop i w ramach takiego zabezpieczenia przed złodziejami, żeby pokazać, że ktoś jest w domu, to sobie o różnych godzinach na przykład włączamy światło, zostawiamy, tak jak widzieliście, lampkę włączoną, a my po prostu zdalnie logując się, będziemy sobie włączali, wyłączali tą naszą lampkę przez właśnie odcinanie dopływu prądu lub jego podawanie dzięki inteligentnemu gniazdku. Możliwości wykorzystania tego urządzenia jest naprawdę wiele. I to jest w zasadzie na tyle, co chciałem Wam dzisiaj przekazać. Szkoda, że nie udało mi się pokazać aplikacji MyFritz, ponieważ no, system Android jest bardzo popularny i większość osób z chęcią by skorzystało z możliwości sterowania inteligentnym gniazdkiem właśnie dzięki platformie Android. Natomiast zapraszam Was do recenzji tekstowej, tam zapoznacie się dokładnie z tym urządzeniem, tam będą również zdjęcia, screeny z tego, jak możemy zarządzać na przykład harmonogramem. A w dzisiejszym filmie to jest na tyle. Dziękuję Wam za uwagę i do zobaczenia w następnych odcinkach.